zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, znajomy głos w amerykańskich środkach masowego przekazu, szczególnie w radiu i w polityce, no zamilkł. Rush Limbaugh, najbardziej słuchany nadawca, dziennikarz, można powiedzieć, w Ameryce w ciągu ostatnich 30 lat, zmarł w środę w wieku 70 lat. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Rush Limbaugh, no to jest legenda. To jest legenda przez dziesiątki lat na falach radiowych po prostu nadawał. Było coś takiego jak doktryna bezstronności, czyli federalne regulacje na temat stacji radiowych, które miały balansować, miały nadawać kontrowersyjne różne informacje, ale miały również balansować. No to było to troszeczkę nie fair, bo FCC, czyli Federal Communication Commission, nie mówiła, jak to miało być balansowane. Miał być ktoś z innym punktem widzenia, ale nie było to przedstawione. Przeszło to przez sądy najwyższe i tak dalej, i tak dalej. Ronald Reagan to rozwalił w 1987 roku. No możliwe, że to jest przyczyna właśnie, że Facebook opanował całe te informacje, także to może być początki były właśnie wtedy, ale Rush Limbaugh nadawał od poniedziałku do piątku, od południa do trzeciej po południu wschodniego czasu. No i to była wielka sprawa. On po prostu stworzył ruch konserwatywny, rozruszał Amerykę w latach 1990. On przez godziny tłumaczył prawa popytu i podaży, tłumaczył politykę podatkową, pokazywał potrzebę deregulacji. Miliony Amerykanów nigdy nie słyszeli jakichś takich logicznych argumentów przeciwko państwu zasiłkowemu, ani nie słyszeli co się dzieje ze skrobankami i tak dalej, i tak dalej. No on popularyzował, on był znany z tego, że popularyzował te wszystkie konserwatywne idee i politykę. Oczywiście krytycy nazywali go rasistą, homofobem, nienawidzącym kobiet i tak dalej, i tak dalej. No on był żonaty 4 razy, rozwodził się 3 razy, także chyba kobiety to, no trudno powiedzieć, czy lubił, czy nie lubił, kochał, nie kochał. Większość tych krytyków nigdy go w sumie nie słyszała, jak się człowiek, to taki papierek lakmusowy w sumie jest, jak ktoś nawija, że Rush Limbaugh to był taki owaki, no to można się spytać, a gdzie go słuchałeś, na jakiej stacji radiowej, gdzie i jak. I to jest właśnie makabra lewactwa, że oni krytykują, nie będąc w stanie dać jakichś argumentów. No on miał miliony, 20 milionów słuchaczy, wyśmiewał się z tych lewackich, tej wiary, religii lewackiej, marksistowskiej, rozkładał na czynniki pierwsze te wszystkie kampanie środowiskowe i ten horror i terror i te wystraszania tym środowiskiem, że to już będzie koniec świata za 3 lata i tak dalej, i tak dalej. Wyśmiewał środki przekazu, gazety i telewizję z tego, że lewactwo to zawsze znajduje epidemię bezdomnych, no ale tylko w tym czasie, kiedy republikanie są, urzędują, czy to w kongresie, czy to w Białym Domu. Bill Clinton w 1994 roku bezpośrednio zadzwonił z tego Air Force One
Air Force One swojego samolotu zadzwonił do stacji radiowej i krytykował właśnie, że tam, że Limbo coś na niego mówił. No oczywiście Clinton nie zwraca uwagi na własne swoje zachowanie. Limbo no miał poczucie humoru, nigdy się tam raczej tak nie denerwował, no i miał nieprawdopodobny optymizm. Podchodził do wszystkiego z żartem. No był człowiekiem rozrywki, nie był politykiem. To jest ikona, po prostu on stworzył silne, mocne i krzepkie takie podstawy radia w Ameryce, szczególnie fale średnie. W Ameryce jest 50 kW fal średnich, także wieczorem można nawet usłyszeć 400, 500, 600 kilometrów stacje z odległości dosyć dalekich. No jest to popularne. W samochodach są fale średnie. No on, tak jak wspominałem, miał od południa do trzeciej, do 15, od 12 do 15, no to jest no taki środek, kiedy ludzie w pracy słuchają. Limbo miał 70 lat, jak wspominałem. Powiedział swoim słuchaczom w zeszłym roku, że ma zaawansowanego raka płuc. No on palił dużo wcześniej, no to palił jak smok. Później zaczął palić cygara, był bardzo dumny z tego. No nie wiadomo, czy się zaciągał cygarem, czy się nie zaciągał. W każdym bądź razie miał czwarty poziom, także to było śmiertelne, no i postępujące. No w tym czasie, rok temu, kiedy powiedział, że ma, no to powiedział, że będzie kontynuował. Jego żona powiedziała, że Limbo właśnie to był dumnie walczył i bronił konserwatywnych wartości. No i bardzo często stawał w obronie konserwatystów, brał na klatę ciosy, brał na klatę wszystkie te strzały z łuku wystrzeliwane przez liberałów. Limbo zaczynał jako taki disc jockey, to on puszczał muzykę, trochę było to rozrywki, no ale jego kariera wyskoczyła w 1984 roku w Sacramento w Kalifornii, no kiedy zaczął właśnie opowiadać o politykach, no i o politycznych ideach w czasie tej rewolucji republikańskiej Reagana. W 1988 roku on zaczął nadawać w Nowym Jorku. No i to była syndykacja taka krajowa. Człowiek, który to zorganizował, no to w zasadzie dawał ten materiał stacjom radiowym za darmo i tylko powiedział, możecie go puszczać, ale na każdą godzinę my chcemy mieć 4 minuty ogłoszeń, no i wy możecie mieć następne tam 8 minut ogłoszeń, także że 12 minut ogłoszeń, a program jest za darmo, nie brali pieniędzy. No ale Rush Limbaugh Show, no to właśnie, no to był taki śmiały, zuchwały, można powiedzieć troszeczkę cierpki i zgryźliwy, no ale prawdziwy. Ludzie uwielbiali go słuchać. Jak były badania, tak jak wspominałem, no to 20 milionów go słuchało w 650 stacjach w poprzek Ameryki w 2020 roku. Ta doktryna zbalansowania, ona się wzięła tam z lat 1940, 41, no bo mówili właśnie, że to ma być wybalansowane. Ludzie byli przeciwko, ludzie byli za. NPR to National Public Radio, no to też jest taka ciekawa historia, bo kongres dawał pieniądze na radio i telewizję narodową, no ale właśnie to miało być ta doktryna zbalansowania.
No ale na dzień dzisiejszy to te radia narodowe, radia państwowe, no to są kompletnie socjalistyczne, są kompletnie lewackie. No między innymi chyba też właśnie ta wyeliminowanie przez Reagana doktryny zbalansowania zakończyła tą możliwość tego balansowania. Rush Limbaugh no stworzył wielkie, wielkie imperium. On przechodził przez i telewizję, publikował swoje książki, no i na stronie internetowej. Limbaugh w zasadzie też zapraszał bardzo dużo polityków, politycy republikańscy, no to chętnie rozmawiali z nim. Reagan, George H.W. Bush, teraz ten były prezydent George W. Bush powiedział właśnie w środę, że Limbaugh no to był przyjacielem, który w zasadzie mówił i myślał tak jak miliony, setki milionów Amerykanów. No bardzo dużo ludzi nauczyło się od Rusha. Nie wiem, czy znacie, czy nie znacie takie nazwiska, ale Glenn Beck, Sean Hannity, Bill O'Reilly, inni politycy. No ja też przez lata słuchałem Rusha. No to była wielka figura. To była jego punkt widzenia był dosyć głęboki, no i mądry. Trzeba powiedzieć, że mądry. No i pokazywał też sumienie i tą normalność Ameryki. Limbaugh miał w telewizji program od 1992 do 1996 roku. No i rozmawiał, dyskutował w telewizji przed kamerami, tak samo jak w radiu. No tyle tylko, że to było nagrywane było przed widownią, czyli ludzie przychodzili, siadali, no tam bili brawo, klaskali i tak dalej, były różne pytania, no i to było nagrywane i później było puszczane z taśmy i to było zorganizowane przez w sumie architekta, który później robił Fox News, tak, także to były te początki. Rush Limbaugh, no to on mówił i cały czas mówił, no mówił o amerykańskiej wyjątkowości. Ta idea, wyjątkowość amerykańska, no to polega na tym, że fundamenty, że Ameryka została stworzona fundamentalnie, podstawowo inaczej niż inne narody. No, wielu polityków nie zgadza się z tym, ale Rush Limbaugh i dużo właśnie ludzi wierzy w to, że pierwszy raz w historii świata rząd był stworzony na podstawie konstytucji. No a konstytucja co mówiła? Konstytucja mówiła, że indywidualny człowiek jest nadrzędny, że jednostka ludzka, że człowiek sam w sobie jest nadrzędny i dominujący. No i to pozwoliło, że Ameryka osiągnęła to, co osiągnęła, dlatego że wyzwoliła ludzi, że mieli szansę być najlepszymi w tym, w czym chcieli. No on tak to opowiadał w 2013 roku na jednym z tych telewizyjnych showów. No i krytykował właśnie między innymi Putina za ten zamordyzm, no i tak samo krytykował Baracka Obamę za dążenie do tego komunizmu w Ameryce. No 2013 rok. Śmiał się z tych wściekłych liberałów, którzy po prostu się pienili. No, ale to on prowadził rozrywkę. Był zwolennikiem Trumpa, nawet po 6 stycznia był wielkim zwolennikiem, po prostu nie wycofał się jak wielu zdrajców. No,
jedną z rzeczy, które mówił o 6 stycznia, no to mówił, że na 100 tysięcy pokojowych ludzi, którzy przyjechali w celach właśnie spokojnych, pokojowych, protestujących, no bo to się należy się konstytucyjnie, no to znalazło się tam 100 czy 200 maniaków, no ale powiedział, że w sumie komuniści Antify, którzy spalali Portland czy Seattle czy inne miasta w Ameryce, no to zachowywali się dużo gorzej i demokraci, socjaliści na to pozwalali. Rok wcześniej Trump dał mu medal wolności. Dał mu medal wolności właśnie w czasie tej przemowy prezydenckiej, sytuacja w kraju, czyli State of the Union. No i oczywiście lewacy wściekli dostali, no ale konserwatyści jednak również reprezentują 75 milionów. Minutę po tym, jak umarł, no to lewactwo, te tolerancyjne lewactwo, te lewactwo, które mówi, że trzeba kochać, że trzeba znaleźć wspólny mianownik, trzeba się jakoś skontaktować, no to oni wielu pisało w ten sposób, że jeden wykitował, a teraz jest czas na 74 999 999, czyli właśnie lewactwo po prostu traktuje Amerykę jako miejsce, gdzie powinno być komunistyczne, jednopartyjne rządzenie. No i to jest straszne, jak lewactwo sobie to wyobraża. Napisał też parę książek. W latach 1910 miał 2 bestsellery na liście New York Times. Także był bardzo, bardzo produktywny. Miał problemy zdrowotne. Jednym z problemów w 2001 roku, no to 19 lat temu, on ogłosił, że stracił słuch na w zasadzie stracił większość swojego słuchu. Później dostał taki implant, miał operację, która odnowiła troszeczkę ten słuch. Później poprawili mu na drugim uchu, także w 2014 roku już słyszał, no ale przez lata to on tylko słuchał, znaczy ludzie słuchali, pisali mu na komputerze i on odpowiadał. No to było zorganizowane, ale przez ładnych parę lat działał aktywnie, nie poddawał się, kompletnie nie mając słuchu. No, część ludzi spekuluje, że strata tego słuchu to było z powodu nadużycia proszków od bólu, no bo miał jakąś operację na kręgosłup, no i przyzwyczaił się do tych opiumowych lekarstw i się uzależnił się od proszków. No i wygląda na to, że możliwe, że faktycznie za dużo brał, no i zniszczyło mu to słuch. Także świeć Panie nad jego duszą, wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niech mu świeci na wieki. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Dziękuję za 5000 plus. Subskrybujcie dalej. Nie subskrybujesz? Jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych.